Tam zrobił niki. Daliśmy się kopnąć, ale to było dobre. Może chociaż to siądzie. I tak zbiję rangę do Grand Championa. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej drogi do Grand Championa. Dzisiaj spróbujemy wbić na jedynkach Championa trójkę. No i też zgodnie z prośbami pokażę zaraz wszystkie statystyki z tego konta, ale to po szybkim ogłoszeniu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Opera GX, czyli pierwsza przeglądarka dedykowana graczom. Można edytować jej wygląd, także dla fanów Rocketa może być na przykład takie tło. Jest tu też bardzo fajna integracja m.in. z Twitchem. Jeżeli jakaś osoba, którą followujecie, ma w tej chwili streama, to macie tutaj pokazaną cyferkę. I jego awatar jest pokazany na górze z taką kropeczką. Nie jest to akurat Hogaty, ale nie będziemy go oglądać w pełnym oknie. Bardzo wygodna opcja, zwłaszcza dla osób, co nie mają dwóch monitorów. To okienko możemy przeciągnąć gdzie tylko chcemy i w tym czasie na przykład sobie przeglądać inne karty. Czymś, co wyróżnia tę przeglądarkę, jest coś takiego jak GX Control, czyli możemy na przykład kontrolować nasze zużycie internetu, CPU oraz RAM-u. Też jeżeli macie przeglądarkę odpaloną w tle podczas grania i nie chcecie mieć nagłych lagów, to polecam ustawić sobie limit zużycia internetu. Podobnie można też ograniczyć zużycie RAM-u, na przykład powiedzmy dajmy na minimum. Wtedy przeglądarka będzie ograniczała jego życie. Jeżeli dalej będą jakieś spadki w grach, to można również ustawić twardy limit. Wtedy na przykład, tak jak teraz zauważyliście, zniknął już stream Hogatego, bo zwyczajnie razem z nim było przekroczone to maksymalne użycie, które ustawiłem. Identycznie to działa w przypadku CPU. No i pora na sekcję dla Januszy, ale nie tylko. W tak zwanym GX Corner możemy przeglądać m.in. darmowe gry. Jeżeli któraś zakładka was nie interesuje, to można ją oczywiście wyłączyć. No i na zakończenie coś bardzo wygodnego, czego w zasadzie się dziwię, że nie ma w Google Chromie, czyli pasek boczny. Możemy sobie na nim dostosować, jakie programy nas interesują. Jednym kliknięciem możemy otworzyć na przykład Discorda. Bez konieczności włączania aplikacji możemy sobie to wszystko wygodnie przeglądać. Możecie dać znać w komentarzach, czy wy na przykład używacie tej przeglądarki lub czy chociaż o niej słyszeliście, chcecie dać jej szansę. Jest ona darmowa, a link do pobrania umieściłem w opisie. No i dobra, tak wyglądają moje statystyki. Pewnie najciekawszy dla was będzie procent wygranych. Od razu powiem, że w poprzednim sezonie też grałem ze znajomymi, co mieli gierkę z free to play, więc niestety nie będzie tu statystyk tylko i wyłącznie z naszej serii, ale za to mogę pokazać z Rocket League Trackera, że zbliżamy się powoli do 50 wygranych z rzędu. Tutaj na szybko przelecę jeszcze na sam dół. Nie wiem, co kogo będzie interesowało. No i chyba można przejść do pierwszego spotkania. Dobra, rywal numer 1, Benjox. Dzisiaj standardowo już chyba, to znaczy standardowo, tak jak ostatnio, będę mniej cięć dokonywał. Pisaliście, że jest to fajny format. Też narzekaliście na nazwy karbonówka, to może wrócimy do tam gały piłek. O nie, tracimy gola. Niespodziewana rzecz. Generalnie, no chcąc nie chcąc, powoli zbliżamy się do końca serii. I tutaj mam pytanie do was. Czy po wbiciu Grand Championa, jeżeli już wbijemy Grand Championa w właśnie tej serii, czy będziecie chcieli, żebym na przykład grał do pierwszej przegranej, zobaczyć na jakiej randze się zatrzymam, o ile w ogóle nie przegram żadnego spotkania przed wbiciem właśnie Grand Championa? No ale to możecie dać znać, czy chcecie coś takiego. Zawsze może jakiś tam jeden dodatkowy odcinek by wyszedł. A tutaj tracimy gola. Też dzisiaj wyjątkowo odcinek jest w sobotę, ale no, następny już będzie normalnie w poniedziałek. Taki oto przyspieszony, mam nadzieję, że się nie gniewacie. Ładnie tam uniknęliśmy jego próby bumpa i strzelamy w zasadzie fajnego flika. Przeciwnik nam napisał ładny strzał, to podziękujmy. Okej, weźmy piłkę do prawej. Może mocny skręt. Nie udało się go wyminąć, ale trudno. A pojedźmy na szybkości. Niestety nas mocno wywalił. Nie będę podjeżdżał na całości. On zrobił w miarę słabego flika, dzięki temu możemy to obronić. Znowu chciał nas zniszczyć, czy to przynajmniej wykopać, ale my się nie dajemy. I potężny fliczek, prosto w okienko. Nic nie miał do gadania. Ole, tutaj strasznie zawalił interwencję. O nie, zabrał nam boosta. A to sobie nie panikujemy. Zbieramy tego w tyle. Sfejkujemy go trochę. I wybijamy piłkę. Dobra, zobaczmy, co on będzie chciał zrobić. Nie chcę przegrać żadnego spotkania, bo fajnie by było mieć te 50 wygranych z rzędu. To by był już taki mały achievement, małe osiągnięcie. A w międzyczasie gadania tego tracimy gola na 4-3. O kurde, ale ten przeciwnik nie gra źle. Naprawdę gra bardzo przyjemny Rocket League. Tutaj wybiliśmy nad nim piłkę. On nas wywalił. Dobrze, że to zrobił. Jakby nas nie wywalił, to byśmy prawdopodobnie strzelili gola. Mądrze zagrał. Generalnie gra jakoś solidnie, jak na Championa dwójkę. Tak, jak na Championa dwójkę. Solidny przeciwnik. Ciekawe, czy też jakiś nie do końca jego ranga to może być. Niezawodne wznowienie. działa w 300%. Dobra, fliczek. To jest nasza główna broń tak naprawdę. Dobra. On się nie zdąży wrócić. Chyba że ja nie trafię, to wtedy nie będzie musiał zdążyć się wrócić. A tutaj już niestety nie będę litosny. Czy coś takiego. Prawdę mówiąc, ten przeciwnik naprawdę gra solidnie. Jeżeli to nie jest jakiś smurf albo gostek, co bardzo rzadko gra rankedy, to dziwne, bo gra solidnie. Nawet nie wiem, co za bardzo mogę poradzić w tym spotkaniu dla właśnie graczy na tej randze. Chyba po prostu nie zużywanie boostu, nie latanie na takie piłki, jak on teraz poleciał. Okej. Ładnie to powrócił. Ale nie gra źle, naprawdę. Jakiegoś Grand Championa 1 by dał radę wbić spokojnie, moim zdaniem. I tracimy gola po tym, jak zrobił ładnego flika. W poprzednim odcinku dałem tytuł Pierwsza przegrana. Tam w sumie nie było chyba aż tak bliskiego meczu. Szkoda, że to zrobiłem, bo tutaj by chyba bardziej pasował właśnie taki tytuł odcinka. No cóż, dobra, on za bardzo podjechał. Dlatego ja nie strzelę opena. Trzeba było się rozgrzać chociaż trochę. No nie rozgrzaniu. Granie jest zawsze super. A w ogóle muszę się pochwalić, bo nie było mnie w zasadzie ponad tydzień w domu, ponad tydzień nie gram w Rocketa, ale profesjonalny Edek nagrał 2 filmiki czy tam 3 na zapas i nikt nawet nie zauważył, że mnie nie było. Chyba że ktoś wiedział. To znaczy wiadomo, że mnie nie było, bo streamów nie robiłem i jak ktoś o nie pytał, to tam odpisywałem, że mnie nie ma, ale nieważne. Dobra, unikamy tego jego próby zniszczenia. I tutaj ładny fake. Okej. Ładnie, szybko się wrócił. Po przegranym teoretycznie wznowieniu nie stracił gola. Szybko zrecoverował. Nie wiem, moim zdaniem to jest jakiś mini smurfik. No też ja nie trafiam za bardzo, ale to nie zmienia tego, że ona naprawdę solidnie gra. Okej, kolejny przeciwnik. Tamten tak wbrew pozorom nie wyglądał na smurfa, jak zobaczyłem jego konto. Zobaczymy po tym spotkaniu, czy to ja dzisiaj mam jakąś taką słabą formę, czy po prostu tamten był faktycznie dobry. Już ten przeciwnik powinien wiele zweryfikować. No, na razie nie popisał się. Dobra, weźmy piłę. Fliknijmy i nie obronił. Niezawodne wznowienie. Znowu działa. I razu nie zawiodło w zasadzie. Chyba że stracimy teraz gola w taki głupi sposób, ale to moja wina, nie wznowienia. Ja nie trafię. Nie, no totalnie bez farmy dzisiaj. Mam nadzieję, że nie przegram faktycznie żadnego spotkania. Tutaj próba lotu przeciwnika. Ja sobie jak najdłużej poczekałem, aż on spadnie na ziemię, bo nie miał do zrobienia kolejnego flika. Czy tam flipa. Wywalił się i strzelam na 2-1. Dobra, solidne wznowienie. Ładnie obronił. I na 3-1 w ten oto sposób pada bramka. Nie spodziewał się, że tak szybko do niego podjedziemy. Wywalę piłkę do narożnika. Zgarnąłem przyspieszenie, także on ma teraz przerąbane. Tutaj fejkowałem. Pamiętajmy, że on nie ma boosta, to będzie się bał cokolwiek robić. I w każdym razie łatwo możemy go wyprzedzić. Dobra, weźmy piłkę do narożnika. Daliśmy się bumpnąć, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Ale... O, strzelił na nas ceiling shota. Dobra, ale muszę stwierdzić, że ten poprzedni przeciwnik jednak nie był taki super. Tylko po prostu... Ja trochę bez formy jestem, nieprzyzwyczajony do tego, co potrafią robić przeciwnicy. Dobra, fliknijmy, żeby zmarnował swoje przyspieszenie. Jestem nieprzyzwyczajony, co potrafią robić przeciwnicy i... Nie wiem czemu od Championów dwójek oczekiwałem, że będą największymi bobkami. A tak nie jest. Dlatego trochę się będzie trzeba skupić. Tutaj zachowaliśmy zimną krew i udało się obronić. On czuje, że nas będzie chciał zraszować. Chciał zraszować i zraszował. Ja nieudalnie próbowałem przebić nad nim piłkę. Dobra. Widzę, że on już stawia wszystko na jedną kartę. Dlatego następnym razem jeszcze szybciej będę flikował, żeby przebić nad nim piłkę. No, dzisiaj odcinek totalnie bez formy. Ale co tam? Kolejny strzał obok bramki, oh yeah. Dobra, nad poprzeczkę, bo czemu by nie? Tutaj polecam dać się zniszczyć. Nie no, akurat tego nie polecę. I tracimy go na 4-3. Okej, to jest głupie, co on robi. My zdążymy podlecieć do piłki, zanim on spadnie. On już spadł na ziemię, nie miał drugiego flika, więc mogą bezpiecznie go zaatakować. Niszczymy go. Trzeba sobie na szybko wystawić piłkę do uderzenia. Okej. Dobra, dajmy mu spanikować trochę. Dobra. 20 sekund, ale my tutaj nie panikujemy. Zostawił pustą bramkę, ja nie trafiam. Nie mówcie, że zepsuję taki ładny winstreak przez to, że gram bez farmy totalnie. Dobra, dla emocji. Dobra, przegraliśmy, to jest niesamowite. Pierwsza przegrana, najgorzej. Oczywiście zrobiliśmy to tylko po to, żeby przyciągnąć serię. Dobra, teraz trzeba się odkuć. Już może nie będę dawał forów. Nie no, ale naprawdę smutno mi się aż zrobiło, że w taki głupi sposób przegrałem. A dziś na razie nie mogę trafić w piłkę za bardzo. Wam bym polecał w takim momencie przestać grać już rankedy, jeżeli by wam po prostu tak nie szło. Ale my tutaj oczywiście nie będziemy dawać za wygraną. Trochę karma to jest za to, że w poprzednim odcinku dałem tytuł Pierwsza wygrana, znak zapytania, wykrzyknik. Czy pierwsza wygrana? Chyba pierwsza przegrana, nie wiem co powiedziałem. Tracimy gol na 1-1. I na 2-1. Szybko podleciał. Dobra, nie no, naprawdę, ja będę chyba leciał na tryhard pomału, bo to się źle skończy. Dobra, kopnijmy po wznowieniu. Oczywiście za wysoko. Ale dobijamy. Jak szybko kopnę, to powinna być pusta bramka. Chyba leci in. Tak, dokładnie. 3-2. Za daleko sobie wypuściłem. W ogóle gra Batmobilem. W sumie chciałbym sobie zagrać Batmobilem, ale chyba bym musiał konsolę PS5 kupić. Bo na PS4 posiadałem ten samochód. Niestety DLC na razie nie przechodzą. Okej, mocne uderzenie po długim słupku. Nie wiem, tak prawdę mówiąc, psycha mi trochę siadła po tej porażce. Zupełnie nie zakładałem, że to się może stać. Kopnijmy dziada za karę. Za to, że przegraliśmy poprzednie spotkanie. O, dobra, wywalił się. Dobra, szybki fliczek. Był słaby, ale i tak zmusiliśmy go do zużycia trochę przyspieszenia. Ukradliśmy mu pozostałe. I dobra, polećmy. Dobra, on leci od razu na blok. Dlatego ja tak jakby po prostu się rzuciłem na to, żeby nie przebił nas za mocno. Tutaj nie miałem przyspieszenia i na pełni już skakałem, żeby wywalić piłkę ze światła bramki. Co on może zrobić? Nie trafił. Dobra, wykończmy to. Dobra, on wyleciał w najgłupszym możliwym miejscu. Czyli w narożniku, nic nie mógł z tego zyskać, zeżył busta i mógł się tak wywalić, że bezpośrednio bym strzelił opena. To było dziwne, co chciałem zrobić. A kopnijmy go. On zrobił uniki. Daliśmy się kopnąć, ale to było dobre. Ustawiłem się tak, żeby po bumpnięciu strzelił nami do bramki. Ej, no to był akurat five head. Zobaczcie, ja nawet zahamowałem, żeby nas kopnął. Nie no, dobra, już mogę przegrywać każdy mecz do końca serii. Ważne, że zrobiłem coś, co było ciekawe. Fake mały. Tutaj jeszcze taktyczne dobijanie powolutku, żeby się poddał. No i to właśnie się stało. Kolejny przeciwnik. X-Slim. Joxox. Nie mam pojęcia, jak to powinno się przeczytać. W każdym razie, dobra, temu już nie damy szans. Niszczymy go od samego początku, bo gra fękiem. Bęk, 1-0. Też dalej pojawia się dużo pytań, jak się na przykład nazywają wszystkie elementy mojego auta Pokazałem to w 7. odcinku, a wszystkie ustawienia pokazałem już w pierwszym odcinku serii, dlatego jeżeli kogoś coś z tego ciekawi, to zapraszam właśnie tam się udać. W miarę na początku odcinków te obie rzeczy przedstawiłem. A, cofnijmy się może. Przeciwnik nie będzie się spodziewał, może nas zraszuje. I mamy brameczkę. Dobra, żebym zagadał o tej brameczce. Tutaj się trzeba wracać na szybkości, żebyśmy to nie my dostali brameczkę. Ale to było słabe. Wczuwam się chyba za dobrze. Dobra, tracimy bramkę na 2-2. Dobra, zniszczmy go i od razu strzelamy bramkę. 2 w 1, jakieś kurda promocja. No, nie trafiłem zwyczajnie. Dobra, on pojechał po busta, zostawiając pustą bramkę. Ale ja naprawdę jestem bez farmy po tej przerwie. A pojedźmy na pincze może. Może chociaż to siądzie. Dokładnie, idealne okieneczko. Trzeba mieć swoją specjalność w tej grze. Przynajmniej pincze mi wychodzą. Dobra, jesteśmy freestylerami. Patrzcie na to. Tyle odcinków grałem bez mechanik. To teraz zobaczcie, idealny Seedling Shock 30 na godzinę. W sumie tak teraz sobie myślę, że po skończeniu tej serii to będzie świetne konto na robienie różnych challenge'y na Grand Championie na jedynkach. Na przykład tylko Freestyle Challenge i tak dalej, ponieważ będzie tutaj w miarę wysoka ranga, a nie będzie mi szkoda przegranych spotkań, bo nie będzie to moje główne konto do tryhardowania. Dlatego możecie dać znać, co o tym sądzicie i ewentualnie już nawet zapadać jakiś challenge, no chociażby ten Freestyle Only, to może być całkiem ciekawe. No, bo też fajna jest taka sprawa, że po sezonie na przykład nas i tak zbije rangę do Grand Championa. Tutaj strzelamy ładnego double tapa, ale po sezonie nam i tak będzie zbijało rangę do Grand Championa. Okej, tutaj GG. Generalnie dążę do tego, że na przykład za 2 sezony, jeżeli już będę na tyle dobry, że spokojnie na głównym koncie wbiję Super Sonic Legend, to będzie można tutaj zrobić taką małą kontynuację serii i od Grand Championa spróbować wbić Super Sonica tylko i wyłącznie na odcinkach. No, tak żeby tak jakby zakończyć progres do najwyższej rangi. Ewentualnie kiedyś może nawet do top 100. Dobra, mega słaby strzał. Straciłem kontrolę w powietrzu, ale... O kurde, mocne uderzenie. Szkoda, że niecelne. Okej, zwolniłem, przez co nie mogłem go zniszczyć. On sobie leci i zdobywa gola. W sumie jest szansa, że on ma czempiona trójkę, więc można troszeczkę już tutaj tryhardować, bo zbliżamy się do takich lepszych rang. W sensie lepszych, po prostu mojej rangi, która mam na głównym koncie. Dlatego trzeba robić najskuteczniejsze wznowienie w grze. Wave dash i kopnięcie na pustą. Dobra, to było nie takie dobre. Okej, zniszczony. Zrespił się po lewej. Znaczy po prawej. Po swojej lewej, czyli nieważne, nic nie gadałem. Nie będę przebijał tej piłki, bo to nie ma sensu. Tracenie gola z tego też nie ma sensu. Co ja zrobiłem? To było tragiczne. Wyprowadzamy zaraz atak, a kopnę to po prostu nad nim. W miarę za blisko do nas podjechał. Okej, proszę nie strzel z tego. Strzelił z tego. Dobra, mamy pustą bramkę. Tutaj za bardzo zaatakował nas, przez to stracił pozycję. Mam wrażenie, że strasznie dużo się powtarzam w tym odcinku. Jakoś dzisiaj nie jestem też w formie gadania, komentowania. Ale mniejsza tam. Dobra. Strzał. Taki, żeby się wywalił. I dobijamy. To też jest bardzo fajna taktyka. Kopnąć czasem nawet poza światło bramki. Przeciwnik nie jest przekonany, że to nie wleci bramkę. Będzie próbował to obronić. I zwykle mamy po prostu opena po tej sytuacji. Bo nieważne, czy wybije, czy nie wybije, ta piłka do nas wróci. Dobra, zrespił się nam boost. Tutaj nie panikujemy. Jakiś wave daszek, podbicie nad nim, żeby się wywalił. O, i oddał nam piłkę z Afryka. Dobra, fliczek. Słaby jak nie wiem co. Jeszcze dodałem pustą bramkę. Chciałem go zniszczyć i się nie udało. Nie no, dzisiaj to jest jakiś odcinek failów. Rankedów na głównym koncie na pewno nie będę dzisiaj pykał. Ale przynajmniej coś takiego wejdzie. Najprostsze zagrania. Dobra, zdążymy się wrócić. Nie damy się tutaj zniszczyć, on chyba próbował właśnie nas zdemolować. O! Dobra, zabierzmy przyspieszenie, bo nie byłbym pierwszy do tej piłki. On robi coś głupiego, dlatego go wywalmy. Jak najbardziej. Możemy go nawet zniszczyć i generalnie wygrywamy, to my nie musimy się śpieszyć. Ja sobie tutaj zostawię tą piłkę, on musi do nas podjechać. Jak będzie blisko, to ją kopnę mocno. Jakbym to zrobił w bramkę, to by był oczywiście dużo lepszy efekt, ale i tak nie jest źle. On się będzie tutaj musiał pocić, panikować i tak dalej. Presja czasu jest po naszej stronie. Możemy polecić na klipa. Nie polecam tego robić przy takim wyniku. I zresztą nie będę tego robić. Bo po co? Lepiej strzelć się u Penika. Dobra, poddał się. Zobaczmy. Nie wiem, czy zobaczę jego rangę, ale mam nadzieję, że miał czempiona trójkę. Dobra, nie dowiem się, jaką miał dokładnie rangę, ale my wbiliśmy dywizję czwartą, także już jesteśmy na pewno blisko od tego czempiona 3. Możliwe, że ostatni przeciwnik w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, czy wbijemy właśnie czempiona trójkę po tym meczu. Chyba już na niego graliśmy, bo kojarzę ten samochód. Raczej na pewno na niego graliśmy, jedynie na nikt nie zwracam uwagi. Nigdy w sumie nie zwracam uwagi na nick, tylko na auto jak już. Nie pamiętam, czy dobrze zagrał. Może to na niego przegraliśmy nawet. Tutaj tracimy gola, nie wiadomo. Na wszelki wypadek się może spocę, żeby nie było przypału. Bo zakończymy odcinek bez awansu rangi. Dobra, on się całkowicie wywalił. Zebrał przyspieszenie jednak. Okej. Dobra, wywalmy piłkę do boku. W miarę szybko. Dobra, przynajmniej go zniszczyliśmy. On się zrespił po drugiej stronie. Okej, przebitka i 1-1. Dobra, weźmy piłkę do naszego narożnika. On tam przyjął boosta na środku i chciał nas zniszczyć, też dlatego odjechałem od piłki, bo się spodziewałem, że właśnie taki będzie miał zamiar. Znowu sobie zaczekam. Wrócił się na bramkę, to nie będę leciał na pincha. Zrobimy może coś takiego, to też było w sumie bez sensu, bo był defensywnie ustawiony. A ja tracę gola, bo byłem źle ustawiony. Dobra, potężny błąd zrobił, ale ja dzisiaj naprawdę mam taką zdolność do niewykorzystywania czegokolwiek. I nie zrobiłem od razu szybkiego flika, ale po wznowieniu, jeżeli piłka zostaje całkowicie na środku, czy tam generalnie wokół środka, to nie możecie pojechać na boosta właśnie po tym boku. Tylko jeżeli chcecie już go zgarnąć, to zbierzcie najpierw piłkę, kopnijcie ją sobie na swoją połowę, czy cokolwiek, czy w kierunku tego narożnika. Nie możecie zostawić samej piłki i pustej bramki, bo to jest tragiczne rozwiązanie. Znowu nietrafiony flik, ale na szczęście mieliśmy dużo czasu, żeby to dobić. Dobra, pusta bramka, ale... Dobra, polećmy na klipa. Może Masti? Może nie? Dobra, może na szybkości wróćmy się. On za szybko poleciał? Nie, no nie poleciał za szybko, trafił to. Ale mógł poczekać sobie, sprawić, że będzie miał łatwiejszą piłkę do dobicia. No, ale jak wierzy w swoje umiejętności, to... Nie musi tego robić oczywiście. Po prostu byłoby mu łatwiej. On nas teraz powinien... Nie wiem co zrobić. Naprawdę, nic mi nie idzie. Okej, nie spodziewał się, to zaatakowałem. A zniszczmy go, jak będzie zeskakiwał. Dobra, to było znowu tragiczne. Nic mi nie idzie, to jest hit w ogóle. O nie, tracimy bramkę na 5-3. Dobra, ja lecę teraz full tryhard, bo to nie ma sensu, ja gram zbyt słabo. Szkoda, że przegrywamy wznowienia. To jest taki jeden mój największy ból w tym momencie. I tracimy bramkę na 6-3. Nie, dobra, nie ma. Wolny kick-off, pusta bramka. Dobra, 6-4, jeszcze 2. Nie no, jeszcze 3. Nas nie interesuje tutaj remis, tylko wygrana. O, dobra, teraz to już w ogóle dał ciała. Nie. Dobra, słabo uderzył na szczęście. Nie zrobiłem mojego ulubionego wznowienia, to prawie by się skończyło utratą bramki. Kopniemy go? Nie kopniemy go. Nie, 7-5. Dobra. jak najszybciej do lewej strony, bo pojechał w drugą. I na szczęście nie obronił, bo ten strzał też był daleki od ideału. Dobra, trzeba pokombinować na wznowieniu. To, co teraz zrobiłem, jest mega skuteczne i mega fajne. Jedynie musicie to wyczuć. Patrzycie, z której strony najeżdża przeciwnik. Tak w zasadzie zwalniacie praktycznie do zera przed... no tak, widzieliście w którym miejscu. I przez to on uderza was piłkę, wy w nią blokujecie. Nie trzeba... Pamiętajcie tylko, żeby nie zużyć całego boosta i móc oddać potem jakikolwiek soczysty strzał. Dobra, już nie uderzałem, bo by i tak obronił, a chciałem mieć pewność, że zbiorę przyspieszenie. Okej, tutaj się nie damy przepchać. Dobra, już trafiłem. 8-7. Strzelę dla pewności jeszcze jedną, bo dzisiejszy odcinek to tutaj chyba lekcja pokory dla mnie. Nie będę leciał na ściankę, tylko uderzę sobie do lewej. I mocne kopnięcie po długim słupku. 9-7, wynik w miarę bezpieczny. Jak będzie okazja, to może polecę jeszcze na jakiegoś klipa. Ale masakra. Dzisiejszy odcinek to naprawdę taka lekcja pokory dla mnie. No ale cóż, zdarza się. No, można zakończyć w stylu. Dobra, lecimy na ściankę. Czy Kuksir 5? Kuksir 5 myślicie? Nie zrobimy, bo wyszedł. Ale i tak bym chyba nie strzelił gola z tego pincza, bo strasznie słabo poleciałem, strasznie słabo się wybiłem. Nie wbiliśmy wyższej rangi. No i tak jak sobie myślę, dzisiaj raczej zostaniemy ten jeden mecz od czempiona trójki, ponieważ odcinek już wyszedł mega długi. Mamy czas na dokończenie serii do końca marca, więc nie trzeba się śpieszyć. Na koniec jeszcze chciałbym przypomnieć o zostawieniu subskrypcji, ewentualnie lajka, jeżeli film wam się podobał. No i standardowo bez przedłużenia. Elo, elo.